Budzisz się rano i nagle wpadasz na pomysł, że razem z przyjaciółmi zbudujecie wieżowiec. Jest tylko jeden problem. Nikt z was nie ma do tego odpowiedniej wiedzy. Bądźmy szczerzy, na YouTubie nie znajdziesz raczej poradników, jak krok po kroku wznieść drapacz chmur. Nawet dziś, mając nieograniczony dostęp do informacji, nie będziemy w stanie od tak stworzyć olbrzymiej budowli, pomijając już aspekt sfinansowania takiego projektu. Z drugiej strony mamy historię Göbekli Tepe, najstarszego megalitycznego grobowca na świecie, który powstał w podobny sposób. Pewnego słonecznego dnia prymitywni łowcy-zbieracze nagle uznali, że zbudują strukturę o powierzchni większej niż całe Taj Mahal ze wszystkimi otaczającymi ogrodami. Nawet zakładając, że mieli na to siłę i zasoby, to skąd starożytni ludzie wiedzieli, jak wznieść tak wielką budowlę? A może ktoś im pomógł? Dziś dowiesz się, dlaczego w Göbekli Tepe i innych zabytkach dookoła świata znajdziemy te same ilustracje. Kto tak naprawdę zbudował sanktuarium? Jakie ślady dziwacznych eksperymentów odkryto w pobliżu? I wreszcie, które tajemnice Göbekli Tepe mogą zmienić nasze postrzeganie historii? Paradoksalnie, mimo swej wyjątkowości, miejsce to pozostaje w dużej mierze niezbadane. Ale dlaczego? Pod koniec lat 60. archeolodzy znaleźli tajemnicze ruiny starożytnego pałacu w tureckim regionie Anatolii. Budowlę początkowo uznano za opuszczoną bizantyjską świątynię wzniesioną u zarania naszej ery. Jednak 40 lat później, w 1995, niemiecki archeolog Klaus Schmidt przeprowadził tam dodatkowe badania, a jego odkrycie wstrząsnęło całym środowiskiem naukowym. Okazało się, że pod główną salą zakopanych było co najmniej 16 podobnych komór. Według wstępnych obliczeń ich łączna powierzchnia wynosiła 20 km2. To niemal połowa współczesnego Manhattanu. Göbekli Tepe zdumiewa jednak nie tylko rozmiarem. Metoda budowy świątyni jest nadzwyczaj innowacyjna, nawet jak na dzisiejsze standardy. Aby zbudować każdą z 16 okrągłych sal, starożytni mieszkańcy wykuwali głębokie doły bezpośrednio w skale. Następnie umieszczali w nich olbrzymie filary, na których spoczęła cała konstrukcja. Na koniec wystarczyło zbudować między nimi solidne ściany i ufortyfikowane pałace były gotowe. Ale to nie wszystko. Datowanie radiowęglowe ujawniło, że ten starożytny kompleks ma ponad 11 tysięcy lat, co czyni go jednym z najstarszych cudów architektury w historii. Moment. Coś tu się nie zgadza. 11 tysięcy lat temu ludzkość jeszcze raczkowała. Żaden ze znanych narodów nie znał rolnictwa, które stanowi pierwszy krok w rozwoju cywilizacji. Były to czasy, gdy nasi przodkowie szukali jagód i ryzykowali życie, polując na mamuty. Skąd więc u prymitywnego społeczeństwa wziął się pomysł wzniesienia wielkiego pałacu? Jak im się to udało? Dla porównania Stonehenge, inne zagadkowe miejsce kultu w południowej Anglii, powstało 7 tysięcy lat po Göbekli Tepe. Okres, jaki dzieli stworzenie tych dwóch niezwykłych obiektów, jest 3 razy dłuższy niż cała nasza era. Göbekli Tepe to budowla równie imponująca co Burj Khalifa, ale pochodząca z czasów, gdy inne ludy dopiero uczyły się stawiać małe chatki. Zgodzisz się, że to absurd. Tę samą opinię podzielał archeolog Klaus Schmidt.
Po przeprowadzeniu wstępnych badań napisał całą książkę, która szybko stała się bestsellerem. Dzięki niej o tajemnicach Göbekli Tepe usłyszało mnóstwo osób. Uczony opracował nawet szczegółowe plany dalszych wykopalisk, ale zmarł nieoczekiwanie w 2014 roku. Okoliczności jego śmierci okazały się tak samo niejasne jak historia samej pradawnej świątyni. Podczas wakacji nad Bałtykiem 61-letni wówczas archeolog utonął zaledwie 20 metrów od linii brzegowej. Lekarze zapewnili rodzinę Schmidta, że ten zmarł na zawał serca, choć dotąd ani razu nie skarżył się na jakiekolwiek problemy ze zdrowiem. Najbardziej podejrzane jest to, że po tragedii wykopaliska w Göbekli Tepe wstrzymano, a z grobowca zrobiono zwykłą atrakcję turystyczną. Znajomy Klausa, brytyjski dziennikarz Graham Hancock, zasugerował, że ktoś mógł wysłać naukowca na tamten świat, by sensacyjna prawda o Göbekli Tepe nie wyszła na jaw. Trzeba przy tym zaznaczyć, że Hancocka wielokrotnie krytykowano za powielanie teorii spiskowych. Ale co jeśli tym razem jego obawy były słuszne? Istnieją dowody wskazujące, że świątynię wiele łączyło z innymi dawnymi kulturami. Choć Stonehenge powstało na długo po niej i znajduje się w zupełnie innym miejscu, niektóre techniki budowy obu zabytków są niemal identyczne. Porównajmy tylko układ angielskiej struktury z jedną z sal w Göbekli Tepe. Archeolodzy zapewniają, że tysiące lat temu oba obiekty otaczały ogromne kopce ziemne. Miały służyć mieszkańcom do ochrony budowli przed powodziami. Ale nie oszukujmy się, nie jest to oczywiste rozwiązanie. Jak więc dwie odległe kultury z różnych czasów wpadły na ten sam pomysł? Niemiecki archeolog Oliver Dietrich spekuluje nawet, że słynny krąg Stonehenge był tylko próbą odtworzenia filarów w kształcie litery T z Göbekli Tepe. Jeśli tak, to twórcy Stonehenge wyraźnie nie sprostali wyzwaniu. Dlatego dodali jeszcze jeden filar, by wesprzeć górne nadproże. Jednak inne pradawne cywilizacje mogły mieć więcej szczęścia. Rdzenni mieszkańcy hiszpańskiej wyspy Minorka od starożytności czcili wielkie kamienne posągi, które regularnie budowali. Naukowcy dotarli do nich jednak dopiero w połowie XX wieku. Tak zwane taule mają ponad 3000 lat. Są identyczne z filarami w Anatolii, z jednym wyjątkiem. Megality z Minorki są znacznie większe niż ich tureckie odpowiedniki, sięgając nawet 4 metrów wysokości. Jednak nie wszystkie połączone są ścianami. Niektóre stoją oddzielnie. Za to na Wyspiarskiej Republice Malty znajdziemy zabytek jeszcze bardziej przypominający Göbekli Tepe. Mowa o świątyniach Tarsin, liczących blisko 5,5 tysiąca lat. Układ tych struktur również pokrywa się z planami Göbekli Tepe i Stonehenge. Co więcej, niektóre części świątyń Tarsin są dokładnym odwzorowaniem elementów innych zabytków. A to dopiero początek. Przez następną dekadę archeolodzy natknęli się na 5 podobnych megalitycznych budowli na Malcie, z których wszystkie częściowo przypominały turecki grobowiec. To wzór na ścianie jednej z maltańskich świątyń. A to rzeźba na kolumnach w Göbekli Tepe. Podobieństwo jest wręcz zdumiewające. Takich wzorów pełno jest też dookoła świata. Na jednej z kolumn w Anatolii przedstawiono ludzkie ręce, które wydają się obejmować tułów. Motyw ten powtarza się w rzeźbach z różnych epok w Boliwii, Indonezji
czy nawet na Wyspie Wielkanocnej, innymi słowy, w najdalszych zakątkach globu. Czy Göbekli Tepe służyło jako pradawny wzorzec dla pomników innych cywilizacji? Najdziwniejszym aspektem tych struktur nie są jednak same ozdoby, lecz metoda ich tworzenia. Są to bowiem reliefy wypukłe. Aby je stworzyć, materiał usuwa się na określoną głębokość po całej powierzchni kolumny. Nie brzmi to zbyt praktycznie. W końcu prościej byłoby wydrążyć sam wzór, zamiast rzeźbić cały pomnik wokół żądanych kształtów. Nawet dziś jest to bardzo wymagająca technika, a 11 tysięcy lat temu musiała być niewykonalna. Skąd więc starożytny lud posiadał tak zaawansowaną wiedzę w budownictwie? Co ciekawe, sami udzielili odpowiedzi. Innym motywem spotykanym w rzeźbionych megalitach z całego świata są dziwni ludzie trzymający coś w rodzaju współczesnych torebek. Dotyczy to nie tylko grobowca w Turcji, ale i kompleksów w Meksyku czy zachowanych asyryjskich świątyń. Aztekowie tłumaczyli ten niezwykły motyw za pomocą legend. Wierzyli, że dawno temu boskie istoty zstąpiły na ziemię i przekazały ludziom całą wiedzę właśnie w tych torbach. Stąd wzięła się wiedza o medycynie, rolnictwie, astronomii i wielu innych naukach. Łatwo uznać taką teorię za kompletny absurd. Jednak niektórzy eksperci są przekonani, że naszych przodków rzeczywiście odwiedziły znacznie bardziej rozwinięte stworzenia. Ślady tego spotkania można dostrzec dookoła świata. Wystarczy tylko otworzyć umysł. Pradawne megalityczne struktury imponują nie tylko pod względem architektury, ale i dokładnego przestrzegania zasad astronomii, co oznacza, że nasi przodkowie byli w tej dziedzinie bardzo obeznani. To rysunki z Nazca, czyli wielki system linii wyrytych na płaskowyżu w południowo-zachodniej części Peru. Znajduje się tu 140 wizerunków ssaków, ptaków czy owadów oraz 700 figur geometrycznych, głównie spirali i trójkątów. Najdłuższy z geoglifów rozciąga się na 9 km. Wyobrażasz to sobie? To jak trzy hollywoodzkie aleje gwiazd. Łączna powierzchnia wszystkich kształtów sięga aż 450 km2. To o 1/3 więcej niż współczesna Filadelfia. Rysunki miały powstać między 500 rokiem przed Chrystusem a 500 rokiem naszej ery. Nie wiemy jednak, kto dokładnie je stworzył. Aby wyrzeźbić wielokilometrowy obraz pająka lub małpy, potrzeba przynajmniej jakiegoś punktu widokowego. A w tym obszarze nie ma nawet dużych drzew. Oczywiście możemy spekulować, że budowano w tym celu wysokie wieże, z których nadzorowano cały proces. Ale to nie wyjaśnia, w jaki sposób osiągnięto taką spójność. Co jeśli ktoś im pomógł? Jakieś istoty, które mogłyby spoglądać na Ziemię nie tylko z góry, lecz z głębi kosmosu. W marcu 2012 roku amerykański badacz Paul Berli wydał artykuł, którym zszokował społeczność akademicką. Uczony stwierdził, że Stonehenge miało odwzorować gwiazdozbiór Oriona. Wielu uznało jego obliczenia za zbyt skomplikowane, za co szybko spotkała go krytyka. Niemniej wiemy dziś, że konstelacja ta niewątpliwie odpowiada ułożeniu innych słynnych struktur. W egipskim mieście Giza trzy najsłynniejsze piramidy na świecie dokładnie odwzorowują pozycję trzech głównych gwiazd Oriona. A co najciekawsze, tak samo jest po drugiej stronie globu, w starożytnym azteckim mieście Teotihuacan. Trzy najważniejsze piramidalne świątynie są tam ułożone w identyczny sposób. Co jeśli było to celowe? Dlaczego starożytne cywilizacje tak bardzo ceniły gwiazdozbiór Oriona?
Wielu astronomów sądzi, że dla naszych przodków mógł on być jak drogowskaz na niebie. Bowiem południowo-wschodni kraniec linii utworzonej przez te gwiazdy wskazuje centralnie na Syriusza, czyli najjaśniejszą gwiazdę na nocnym niebie. Świeci ona 25 razy intensywniej od Słońca. Niestety w niektórych porach roku nie można jej dostrzec. Dlatego starożytni ludzie mogli chcieć oznaczyć jej kierunek. Ale w jednym miejscu Syriusza widać najlepiej. Göbekli Tepe. Podczas przesilenia letniego linie środkowe między centralnymi megalitami świątyni idealnie pokrywają się z azymutami Syriusza. Czy wczesna cywilizacja mogła zdobyć tak szczegółową wiedzę bez pomocy z zewnątrz? Być może nasi przodkowie rzeczywiście spotkali się z kosmitami, przez co zapoczątkowali rozwój wszystkich innych ludów. Nawet jeśli założymy, że tysiące lat temu na Ziemię przybyli obcy, to co oni tu robili? Wiemy, że około 14 tysięcy lat temu nasza planeta przeszła przez okres kataklizmów. Wszystkie możliwe burze szalały jednocześnie. Mogłoby się zdawać, że znacznie zahamowało to rozwój ludzkości, ale bynajmniej wiele znanych nam starożytnych cywilizacji zaczęło się dynamicznie rozwijać, a największy postęp odnotowano w regionie, w którym wzniesiono Göbekli Tepe. Na kamiennych blokach pradawnej świątyni naukowcy znaleźli nawet liczne złoża węglanu wapnia, które zwykle powstają w wyniku długotrwałych deszczy lub silnych powodzi. Czy są to pozostałości po tych właśnie kataklizmach? I czy Göbekli Tepe to tylko jedna z niewielu ocalałych struktur? W 1997 profesor Manfred Heun z Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego rozpoczął badania obszarów wokół Göbekli Tepe. Jego wnioski okazały się przełomowe. Uczony nie tylko udowodnił, że właśnie tam pojawiły się pierwsze społeczeństwa rolnicze, ale zwrócił też uwagę na pewien ciekawy szczegół. Nie wiedzieć czemu, nasi przodkowie nie sadzili całych pól, lecz wybierali płaty z różnymi rodzajami upraw, tak jak robią to współcześni hodowcy podczas eksperymentów. Wygląda więc na to, że celem ówczesnych mieszkańców regionu nie było wyżywienie dużej populacji, tylko wybranie najodporniejszych kultur rolnych. Czy to oznacza, że swoim intelektem znacząco przewyższali resztę ludzkości? Zdaniem badacza Andrew Collinsa, starożytna świątynia stanowiła pierwszy w historii uniwersytet. Istoty pozaziemskie miały tam przekazywać ludziom całą swoją wiedzę, czego ilustracje wyraźnie widzimy na ścianach kompleksu. Collins przekonuje też, że wykładowcy z kosmosu stopniowo rozprzestrzeniali się na cały świat, by nauczać jak najwięcej narodów. Tak oto prawie wszystkie z nich czerpały inspiracje z Göbekli Tepe i opisały legendy o boskich istotach zza morza, które szerzyły swoją wiedzę. Jeśli to wszystko prawda, to nagle staje się jasne, skąd nasi przodkowie wzięli tak niesłychanie dokładną wiedzę o kosmosie. Może to również wyjaśniać, czemu starożytni ludzie na całym świecie budowali kopce wokół swoich struktur. Ich wykładowcy pamiętali czasy klęsk żywiołowych i chcieli przygotować swoich uczniów na takie okoliczności. Ale skąd pewność, że altruistyczni kosmici naprawdę pomogli ludzkości stanąć na nogi po stuleciach kataklizmów? A może wszystko potoczyło się inaczej? W 2018 roku amerykański astronom Edward Guinan rozpoczął projekt, który miał wykazać, jak rośliny lądowe mogłyby rosnąć na Marsie. Uczony pragnie przekształcić fragment czerwonej planety we własne laboratorium. Ale co jeśli na ten sam genialny pomysł tysiąc lat temu wpadli już kosmici, a głównym ośrodkiem ich badań było Göbekli Tepe? Przez dziesiątki lat naukowcy nie mogli rozgryźć, czemu do pewnego momentu w historii
żadne źródło historyczne nie wspomina o pszenicy. W końcu inne rośliny, jak dziki ryż, przedstawiano nawet na malowidłach jaskiniowych. Ilustracje pszenicy pojawiły się zaś 9 tysięcy lat temu. Domyślasz się, gdzie? Oczywiście w Anatolii. Co więcej, w wydaniu Science Journal z 2018 roku ukazał się sensacyjny artykuł. To właśnie wtedy międzynarodowej grupie naukowców udało się rozszyfrować genom pszenicy. Odkryto, że roślina ta jest jedną z najbardziej złożonych genetycznie upraw. Genom pszenicy jest 5 razy dłuższy niż ludzki. Niektórzy eksperci spekulują, że powodem może być jej sztuczne pochodzenie. Sądzą oni, że pszenica nie pochodzi z ziemi, bo inżynieria genetyczna nie była jeszcze wtedy możliwa. Ale co jeśli w swoich laboratoriach kosmici badają nie tylko rośliny, ale i ludzi? Poza tym eksperymenty rolnicze w Göbekli Tepe mogły mieć na celu modyfikację ludzkiego DNA. W istocie byłaby to broń biologiczna. Wiem, że to już kompletnie pokręcona teoria, ale wiele kwestii związanych z naszym kodem genetycznym wciąż pozostaje tajemnicą. Naukowcy nie wiedzą, co kryje się za mnóstwem nieuleczalnych chorób genetycznych. Co jeśli są one efektem pradawnych mutacji? Obecnie 1% populacji Ziemi, czyli 80 milionów osób, cierpi na celiakię lub nietolerancję glutenu, który jest białkiem występującym w pszenicy. Gdy gluten dostaje się do organizmu osoby dotkniętej tą chorobą, niszczy kosmki w jelicie cienkim, niczym szkodliwe ciało obce. Co jeśli pszenica faktycznie jest rośliną z kosmosu i ciała niektórych ziemian nie mogą jej przyjąć? Zekaria Sitchin, amerykański pisarz radzieckiego pochodzenia, wierzył, że obcy pomogli nam nie po to, by nas uratować, a dlatego, że musieli nas wyszkolić, zmienić nasze DNA i nauczyć nas tego, co im posłuży. Cała nasza cywilizacja mogła być tylko produktem ubocznym eksperymentów prowadzonych przez istoty z dalekiego kosmosu. Co więcej, cały okres kataklizmów mógł być spowodowany wcześniejszymi badaniami tych istot. Mogli więc interweniować, by uniknąć utraty swoich przyszłych obiektów testowych. Najstraszniejsze jest to, że nie wiemy, gdzie podziały się te potężne stworzenia, bo zostawiły po sobie tylko tajemnicze pomniki. A co jeśli ich eksperymenty na nas wciąż trwają? Tak czy inaczej, naukowcy zdołali dotąd zbadać tylko 5% całego Göbekli Tepe. Turecki rząd zakazał dalszych wykopalisk, tłumacząc decyzję brakiem funduszy. Być może jednak prawdziwa przyczyna leży gdzie indziej. Co jeśli inne sekrety Göbekli Tepe, czyli te, o których jeszcze nie wiemy, są jeszcze bardziej szokujące? Co o tym sądzisz?